Michał Wiśniewski zaprasza Prokopa do sądu. Nie jestem już małym Michałkiem, który jest do bicia. Batalia między dziennikarzem a wokalistą trwa w najlepsze. Obaj nie szczędzą sobie gorzkich słów, co chwila publikują nowe wpisy i komentarze. A wszystko to zaczęło się od kilku zdań, które Michał Wiśniewski napisał o Marcinie Prokopie w swojej książce o losach zespołu Ich Troje. Teraz najwyraźniej żarty się skończyły, bo piosenkarz proponuje zakończenie kłótni w sądzie. Afera skończy się na słownych przepychankach, czy dojdzie do rozprawy? Wiśniewski i Prokop. Kłótnia o wywiad dla Gali. Michał Wiśniewski w swojej książce oskarżył Marcina Prokopa o brak profesjonalizmu i manipulację. Dziennikarz miał opublikować ich prywatną rozmowę jako wywiad w Gali, bez zgody i autoryzacji lidera Ich Troje. Podczas ich spotkania muzyk wyjawił intymne szczegóły swojego rozstania z piosenkarką Magdą Fam, które nie miały ujrzeć światła dziennego. Prowadzący Dzień Dobry TVN odpowiedział na zarzuty w poście na Facebooku. Niektórzy fani napisali nawet, że Prokop zmiażdżył Wiśniewskiego. Mieli rację? Póki co to jego ostatni komentarz w tej sprawie. Mniej cierpliwości wykazuje natomiast wokalista Ich Troje. Oprócz odpowiedzi na Facebooku, nagrał też relację, w której oznaczył dziennikarza. Czy ten jeszcze odniesie się do całej sprawy? Kłótnia skończy się w sądzie? Spór przeniósł się na Instagram, bowiem tym razem Michał Wiśniewski postanowił odpowiedzieć na zarzuty o kłamstwa, w formie filmiku. Żeby mieć pewność, że Prokop nie przegapi jego wypowiedzi, oznaczył go w swojej relacji. Tam w mocnych słowach przedstawił swój punkt widzenia. Nie nagrywałbym tego story, gdyby nie fakt, że zaczęła się nagonka na mnie, ze względu na to, że w swojej książce, o swoim zespole, zamieściłem 3 zdania o tobie, ja tylko napisałem prawdę, przyjmujesz to na klatę, czy nie? Pewny swoich racji piosenkarz, mimo tego, że pozornie zachowuje spokój, używa coraz mocniejszych słów i sugeruje rozwiązanie sprawy w sądzie. Są ludzie zwykli i ci, którzy chodzą w garniturach i pracują w telewizji i myślą, że nic im się stać nie może. Nie jestem już małym Michałkiem, który jest do bicia, jeśli rzeczywiście cię zniesławiłem, to zapraszam do sądu. Troje, w której opisuje burzliwe losy swojej muzycznej formacji. Natomiast Marcin Prokop przeprowadził rozmowę z Janem Borysewiczem, która w formie wywiadu rzeki właśnie trafiła do księgarń. W myśl tego, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, głośny skandal to dobry akompaniament do promocji nowych książek. Czy to wszystko spontaniczna wymiana zdań, czy zaplanowana akcja marketingowa? Zapewne wkrótce się okaże.